Cześć, z tej strony Rafał. Zapraszam na kolejny odcinek. W poprzednim odcinku... Times Square. Tam powinienem zacząć szukać Otto. W poprzednim odcinku zdobyliśmy dwie bazy. Łatwo nie było, jest ciężka walka na tych bazach. Może polecę na misję fabularną. Po drodze zrobię jeszcze tą bazę. Dobra, to lecimy. Będzie walka w parku. Alarmista, paranoik, miłośnik teorii spiskowych. Takich epitetów używają ludzie, by mnie obrazić i mi umniejszyć. Z żołnierzami, więc to tak trudniejsza walka. Spider-Man dosłownie sprowadził... Yuri, natknąłem się na bazę Sable. Trzymają tam ludzi, ale nie wiem na jakiej podstawie. Nie chcę nieumyślnie wypuścić na wolność bandytów. Prawdziwych przestępców oddają w nasze ręce. Pozostali, których tam przetrzymują, najprawdopodobniej nic nie zrobili. Łamią kilka praw obywatelskich naraz. Chyba zaaranżuję ucieczkę z więzienia. Tutaj sobie lewituję teraz. Widzicie? Między stopami a tą poręczą jest przerwa. Dobra, spróbuję załatwić najpierw tego tutaj. Poszło. Zostałem wykryty? Jeszcze nie. Powinniśmy odsiać zdrowych ludzi i podać im te same szczepionki. Ich jest dwóch, to nie będę ich ruszał. Bierzemy tych, co są... Tylko nie chrap. Pojedynkę. Tam jest drugi, też sam stoi. Drzewa, bo taki znak zapytania u niego to już jest podejrzliwy. Ale nic nie znalazł, nic nie zauważył. Także co, może ten z tą pałką. Kurczę, zaraz mnie zobaczy, uciekam. Dobra. Tam jest na górze jeden. To już po tobie, gościu. Musisz się położyć. Co do diabła? Straciliśmy człowieka! Centrala... I po sprawie. Na razie idzie dobrze. Fala druga. Czyli oni teraz wyjdą. O kurczę. Żebyście robili piu, 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 jak lasery. I dawaj tą pałkę. A tak was przywitam. Prądę. To lata. Spider-Man powiększyła. Sable trzyma tam ludzi, którzy protestowali przeciwko ich bezwzględnym metodom. No tak. A ja tymczasem urządzam własny protest. Niedługo się odezwę. Spadać! On jest złapał. Wiem, że będzie trudno. Nie dajcie się chodzić. Robicie to dla kasy, no nie? Za ile dacie mi spokój? Tylko poniżej $20. Uwolnij mnie! Spadaj! Nie stawiaj opór! Trzymać go na ziemi! Co tam na górze strzelają do mnie? Posiłki! Przez te hełmy walka z wami jest taka bezosobowa, chociaż przyganiał kocioł garnkowi. Nie udało się go załatwić. Jeszcze jeden, ostatni. Tak, to ten. Czym go załatwić? To na niego nie działa. To na niego podziałało. O, i dobrze. Koniec, tak? To trwało dłużej niż powinno. Pani kapitan, melduję, że teren czysty, a cele puste. Oficjalnie powinnam cię ukarać. Nieoficjalnie. Dzięki. Dobra, mamy pewnie nowe umiejętności. Nie, jeszcze jeden punkt brakuje. Gadżety dalej zablokowane. Aha, o to chodzi. Dobra. Tego pajączka sobie jeszcze wezmę. Drona. No teraz to będę mocarny. Dobra, to na razie starczy. 4 mogę teraz wypuścić drony. 4, 3, tu 10 aż. No dobra, myślałem, że będzie troszkę lepiej, ale dobre i to. Lecę na misję główną. Bierzemy go, przyjmuję go, pościg. Ktoś do mnie mierzy. No i co teraz? To dowodzi, że nie byli gotowi na życie na wolności. Dobra, lecę dalej. Jestem blisko. To centrala Sable. Proszę o meldunek Midtown North. Spider-Manie, wpadłeś nam pomóc? Mogę się przydać. Delikatnie powiedziane. Ten cały oddech diabła to coś potwornego. Technicy mają przerąbane. Według mediów to tutaj Otto wypuścił oddech diabła. Może jego osad mnie na coś naprowadzi. Kolejna łamigłówka. Sekwencja liderowa bogata w parę AT. Wygląda spoko. Dobra, to lecimy. No, tu już się robi trudno. Nie, łatwo poszło. Wydawało mi się, że będzie trudno. Nukleaza CPF-1 z Oscorp. To na bank oddech diabła. Teraz mogę prześledzić ścieżkę rozpraszania. Ślad prowadzi w kilku kierunkach. Muszę znaleźć właściwy. W obu kierunkach to, w którym idziemy. Kiedy zdejmieć blokady? Ciężko powiedzieć. Ten się tutaj kończy. Zgubiłem trop. To nie był ten kierunek. Idziemy w tamtym kierunku. Hej, Spidermanie! Masz dorwać tego palnicowego pana, jasne? On się tu rozchodzi? Tak jakby. Ślad prowadzi w górę tego budynku. Prowadzi do tych szybów. Co Otto miałby tutaj robić? Powinny gdzieś tu być drzwi albo jakiś właz. Trochę tu ponuro. Muszę tu jakoś włączyć światła. Skrzynka, czyli muszę użyć tego. Nie tego, to. Stała się światłość. Wow. Otto urządził tutaj punkt zborny? Mógłby się tu przeprowadzić podczas afery z ucieczką z więzienia. Otto jest zaślepiony gniewem. Interfejs neuronowy jeszcze go wzmaga, ale wywołuje go nienawiść. Zniszczy całe miasto, byle zaszkodzić Normanowi. Otto próbuje odkryć słabe punkty technologii Sable. Norman. Gdzie nie spojrzę, widzę jego twarz. Uśmiecha się do kamer, zbiera pochwały i przyciska mnie kolanem do ściany. Dlaczego inni nie widzą, jaki jest samolubny, jaki lekkomyślny, jaki zły? Gdyby tylko mogli ujrzeć Normana, którego poznałem. kryje się pod maską. Poczciwy Rhino, mój drugi ulubiony Rosjanin. Otto opracował środek zdolny uwolnić Rhino z jego zbroi. Pewnej agencji rządowej nie udało się to od wielu lat, a jemu wystarczyło kilka dni. Elektro. Z tego to dopiero narwaniec. Elektro marzy o tym, żeby stać się czystą energią. Doktor podrasował mu sprzęt, żeby choć po części spełnić jego życzenie. A to co? Otto musiał korzystać z tej mapy, ale jest pusta. Chyba że coś tu przegapiłem. Żarówka UV. Nie działa. Muszę jakoś włączyć tę lampę. No i już. Ukryte oznaczenia. Otto kazał tym łotrom atakować nieruchomości Oscorp w całym mieście. Zamierza zniszczyć Imperium Normana kawałek po kawałku. Rhino atakuje budynki Oscorp na wybrzeżu. Tylko gdzie uderzy najpierw i czemu? A musimy każdy Elektro wziął na cel elektrownię Oscorp. Nawet logicznie. Co Vulture robi na Times Square? Muszę być ostrożny. Wygląda na to, że ostatnia część planu to bezpośredni atak na Oscorp i pewnie na Normana. Skorpion ma za zadanie zatruć zbiornik miejski. Kolejny obszar należący do Oscorp. Lee chce zdobyć surowicę przeciw oddechowi diabła, za pomocą czegoś o nazwie Ikar. Dobra, chyba mamy wszystkie punkty zbadane. Gdzie teraz mamy się udać? Tam dalej. Mac Gargan, czyli Skorpion, czyli pomyleniec numer 1. Otto nagrał wiadomości dla swojej ekipy. Niechętnie przyznaję, że usunięcie pana długów było trudniejsze niż zakładałem, panie Gargan. Zadłużył się panu pewnych wymagających indywiduów, ale gdy tylko zakończy pan pracę przy zbiorniku, pana zobowiązania finansowe znikną. Otto Octavius jest wszakże bardzo przekonujący. Skorpion pomaga Otto w zamian za czyste konto. Wymazaną kartotekę, długi z hazardu. Oscorp ukradkiem zajął miasto. Elektryczność, transport i bezpieczeństwo publiczne. Norman stworzył firmę niezbędną, ale jakże kruchą. Wystarczyłaby jedna katastrofa, podważenie kilku drobnych elementów, by wszystko się posypało. Ludzie w końcu zobaczyliby, kim naprawdę jest pijawką żerującą właśnie na nich. Tak, wystarczyłoby kilka drobnych kroków, by go zrujnować. Dobra, co tu mamy jeszcze do zbadania? Jest! Tutaj coś, skrzynka. Witaj, Spider-Manie. Chyba jeszcze się nie zapoznaliśmy. Jestem Otto Octavius. Nie ma żadnego Ikara, co? Nie. Martin nie potrzebuje pomocy w zdobyciu surowicy. Ikar był przynętą, która miała cię zwabić. Zwabić mnie? Ha! MJ, cześć! Pit, nic ci nie jest. Co ty robisz? Lawiruję! Słuchaj, Lee próbuje zdobyć surowicę. Musimy znaleźć laboratorium Oscorp, zanim on to zrobi. Pracuję nad tym. Przeglądam wszystkie pozwolenia na budowę. Jeśli został jakiś ślad, znajdę go. To super! Dobra, muszę lecieć, MJ! Jeszcze żyje? Zmiękczyłem go! Pora na plan B! Ponownie go ścigamy. Pozwala osiągnąć niemożliwe cele, takie jak śmierć Spidermana. Wróci do mistrza, aż serce rośnie, Elektro! Więzienie sprawiło, że w końcu dojrzałeś, co? Ja tylko z tobą pogrywam, wiesz? Mogę go porazić, jeśli... Lee, ruszaj! Ej, Adrian, to ja, Spider-Man! Co to za bełkot? Nikt nie łapie moich żartów. Dziś zakończymy tę waśń w insekcie. Waśń? Ja myślałem, że osiągnęliśmy kompromis. Chyba źle oceniłem nasze relacje. Dobra, gdzie on jest? Oberwiesz! Tak, nic nie wskóra. Muszę go jakoś ogłuszyć. To musiało być bolesne! Przyszła pora na łomę. Spider-Man! Muszę cię zniszczyć! Robi się! Załapałeś mój żart! Z radości prawie odechciało mi się walczyć! Prawie! Powiem szczerze, wolałem, kiedy działaliście w pojedynkę. Niesamowite, ile można działać poprzez sprawy, nie? Wigor młodości i mądrość doświadczenia! Jasna para! Jak olej i woda, jasne. Następnym razem cię trafię! Muszę złapać skąd! Teraz ty, Elektro! We mnie, Wi! Pajęczyną go rozładniam i wtedy mogę atakować. Kolejny transformator. Kurczę, nie wiem, czy mi go rozwalić. Udało się. Kurczę, nie zdążyłem. Jeszcze raz. Kolejna próba. Daleko nas cofnęło. Nie, niedaleko. Nie ma najmniejszych szans. O tak! Mamy to! Wiecie, nie chcę brzmieć jak pesymista, ale wydaje mi się, że błędnie oceniacie sytuację. Strasznie bomby zadzwoniły. Jeden z głowy, jeden został. Adrian, jak długo tak ze sobą tańczymy? Który to już raz? 20? Zbyt długo! Dzisiaj zatańczysz po raz ostatni. Oberwiesz! Tak, nic nie wskóra. Muszę go jakoś ogłuszyć. Tańczyną można. Ruszyć. Chyba się udało. Co się dzieje? Elektro został uziemiony. Spider-Man, jak mniemam. Gdyby naprawdę zależało ci na tym mieście, pomógłbyś mi ujawnić zbrodniczą naturę Osborna. Zabijając niewinnych ludzi? Przywróciłbym energię. Jesteś chory. Potrzebna ci pomoc. Mam jej aż nadto. I nie zatrzymamy się, dopóki Norman nie dostanie za swoje. Nie znoszę, kiedy działają w parach. Muszę tylko chwilę odsapnąć. Która godzina? O rany. Muszę powiadomić Yuri. Yuri, Vulture i Elektro wyeliminowani. Zostało 4. Widziałam. Dostrzegłam też eksplozję dachu na Times Square. Czysty zbieg okoliczności? Nic ci nie umknie. To był punkt zborny Octaviusa. Wykorzystuje zbirów do rozwalenia Oscorp. Vulture i Elektro wzięli na cel elektrownię, a Skorpion oczyszczalnie ścieków. Nie wiem jeszcze jak Rhino, ale coś na nabrzeżu. Zawsze to jakiś punkt wyjścia. Pewnie najpierw zajmiesz się Skorpionem. Tak. Miasto jest na skraju przepaści. Jeśli stracimy czystą wodę, może być po nas. Będę cię informował o postępach. Czekam na wieści. Dobra, zobaczmy nowe umiejętności. Dokończę to drzewko. Co mamy dalej? Misja główna w tym miejscu, to może sobie zrobię jeszcze bazę po drodze, gdzieś blisko. Tutaj mamy blisko. Tu w sumie też, ale tu jest trochę bliżej misji fabularnej. Także lecimy na tą bazę. Po drodze pewnie też będzie robota. Hej Pete, w porządku? To ciebie miałem o to zapytać. U mnie w porządku. A ty i May dajecie radę? Jest ciężko, ale ludzie potrzebują pomocy. A ja nie zamierzam bezczynnie czekać, aż ktoś wszystko naprawi. Dobrze cię rozumiem. Tylko pamiętaj o ochronie. Maska i rękawiczki. I rób sobie przerwę. To samo tyczy się May. Wierz mi, nikt nie zmusi tej kobiety, żeby odpoczęła. Ale cię postaram. Dzięki, Max. Pozdrów May i uważaj na siebie. No ale szybko poszło z tymi dronami. A teraz sobie pomyślałem, że może powtórzę wyzwanie skradania. I pojawi się ten boss, którego wtedy nie pokonałem. Nie pojawi, to trudno, nie będę na razie robił wszystkich tych skradanek i wyzwań od nowa. Oddziały naziemne Podside, tu centrala. Coś się zmieniło w waszym położeniu? Posterunek. Uwaga, dużo się tu dzieje. Muszę działać szybko i po cichu. Zbliżę. Przestraszyłem cię? Zagrajmy w ciszę. Zostało dwóch. Prawie super. Powinienem mieć to na wizytówce. Dobra, nie pojawił się. Trudno. A nie, jednak jest. Jeśli znasz moje ruchy, to wiesz, że cię rozwalę. Zaskocz mnie. To fajnie. Tylko, że ja nie mam gadżetu. Obserwując, jak wykonujesz moje zadania, poznałem wszystkie twoje ruchy. Co powiesz na małą powtórkę? Nie będzie mógł się bronić, jak go obezwładnię. Zrobisz karierę w Las Vegas. Do tego poważnie. Pomoże zginąć. Ty na moje ostateczne ciosy? Ciągle się hamujesz. Nie usiłuję cię zabić. A ja myślałem, że się czegoś boisz. Musisz wymiatać na imprezach. To też szkoda, nie mam gazetów. Kolejny raz przegram z nim. Staraj się lepiej przejść moje wyzwania, a może dotrzymasz mi kroku. Dobra, to może zajmę się tym. Tu centrala Sable. Potrzebny meldunek z David'sShelf. Odbiór. Punkt obserwacyjny działa. Szukamy Spidermana. Jednostki z odpowiednim sprzętem potrzebne do tłumienia zamieszek. Tu centrala Sable. Jak wygląda nasze położenie w Antoni? Zatrzymaliśmy grupę cywilów podżegaczy. Postawimy im odpowiednie zarzuty. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy do zrobienia. Dużo, ogólnie mówiąc. Yuri, grupa mieszkańców protestowała pod bazą Sable, a agenci ich za to zapuszkowali. Ci to wiedzą, jak zjednać sobie tłum, uwolnić tych ludzi. To może wymagać odrobiny perswazji, ale na szczęście mam dar przekonywania. Wiem, mogłem zadzwonić. Zobaczymy, jak z nowymi gadżetami będzie szło. Na razie działam po cichu. Ludzie tu pracują. Gadania. Idę sprawdzić. Dobra, jestem wykryty. Opuszczam snajperów. Następni przegięliście! Napiszę negatywną recenzję! Obsługi klienta. Wyraźnie prosiłem o tylko jedną grupę wrogich agentów Sable. Spider-Manie, dowiedziałam się, że Sable wyznaczyło nagrodę za twoją głowę. Ten, kto cię zdejmie, dostanie dużą premię. Nic tak nie poprawia komfortu w miejscu pracy, jak odrobina rywalizacji. Jeśli chcecie pojawiać się w takiej liczbie, zadzwońcie wcześniej. Udało. Dobra. To nie powinno być takie trudne. Dziękuję. Uwolniłem ludzi z ich cel. Chyba odechciało im się protestować. Sable jeszcze zapłaci za łamanie praw obywateli. Ale na razie muszę się zadowolić tym, że ludzie odzyskali wolność. Dzięki. Dobra, to w tym odcinku kończymy. Dajcie suba, łapę w górę. Trzymajcie się. Cześć.